Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo dawno, bardzo nie widzieliśmy się w żadnym makijażu, więc dzisiaj zapraszam na Get Ready With Me, makijaż, test nowości, ponieważ przygotowałam sobie kilka takich walentynkowych, ale nie tylko. Za kilka dni walentynki, a w zasadzie chyba nawet jutro, więc pomyślałam, że przy okazji zrobimy sobie jakąś taką walentynkową, bardziej miłosną pogadankę, ale wiecie, ja to nie jestem taka super romantik, więc mam nadzieję, że troszkę się może pośmiejemy, powspominamy. Pomalujemy się, przetestujemy. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Zapraszam. Zacznę oczywiście od pielęgnacji i pierwsze co to Pure On, czyli mgiełka nawilżająco odświeżająca z Heath Ledger. Tak przed nagraniem filmu zastanawiałam się, o czym tu sobie z Wami porozmawiać walentynkowo i stwierdziłam, że tak, większość z Was doskonale wie, jaki ja mam stosunek do walentynek, bo mówię o tym każdego roku. Mój stosunek do walentynek jest ambiwalentny, powiedziałabym. Mogą być, żeby nie dać się zwariować i żeby kochać się codziennie. O, tak, kolejne, już dużo osób mówi kolejna okazja do wydawania pieniędzy, do napędzania konsumpcjonizmu i tak dalej. Zgadzam się, dlatego nie można się dać zwariować w tej kwestii. Natomiast fajne jest, że możemy sobie jakoś tam dodatkowo naszą miłość pocelebrować. Czy to jest miłość przyjacielska, czy to jest miłość rodzicielska, czy to jest miłość partnerska, co kto chce, co kto lubi. Pamiętajcie, że nawet jak jesteście singlami, to walentynki też mogą być dla Was, bo to jest doskonała okazja i pretekst, żeby rozpieścić samego siebie. Lista produktów będzie wypisana na dole, bo robię sobie pielęgnację, już nie będę o niej opowiadała jakoś bardzo szczegółowo, ale napiszę Wam na dole, czego użyłam. W glam shopowej walentynkowej kolekcji pojawiło się takie oto przepiękne serduszko, gąbeczka do podkładu i ja właśnie sobie tej gąbeczki cię użyję po raz pierwszy. Ale nie po raz pierwszy użyję podkładu z Maybelline, bo ostatnio po co nie sięgnę, to i tak wracam do tego, bo po prostu kocham ten efekt. I ja tutaj mam w kolorze 5,5 i 6, albo ja sobie mieszam, albo używam tego. Oba są niemalże idealne dla mnie, a dzisiaj używam 5,5. No jakoś tak. Bo jakoś tak. No i tak sobie pomyślałam, że może byśmy porozmawiali o tym, jak to się randkowało przed Tinderem. Co trafiam na jakiś materiał gdzieś tam, na przykład na Instastory, gdzie się pytają pary, jak się poznaliście? To jest mnóstwo tych par, które poznało się właśnie na Tinderze. Ja jestem osobą sprzed Tindera. Słuchajcie, zakończyłam swoje randkowanie, zanim Tinder się w Polsce pojawił. Więc dla mnie to jest w ogóle narzędzie totalnie nieznane. Nie mam żadnych przygód z Tinderem. Tego Wam absolutnie nie opowiem, ponieważ nie wiem. Natomiast jakoś sobie, słuchajcie, wcześniej musiałam radzić. Ja i nie tylko ja. Myślę, że większość z Was jest w podobnym do mnie wieku i większość z Was też randkowała i radziła sobie bez takich narzędzi jak internet. Chociaż za moich czasów, wiem, że brzmię jak dinozaur, natomiast za moich czasów randkowania, o może tak powiedzmy, oczywiście też były portale internetowe, które wspierały randkowiczów, natomiast nie były to takie szybkie, proste aplikacje, tak popularne i nie korzystało z nich tyle osób. Czy ja z jakichś korzystam? Ja myślę, że większość z nas miała oczywiście na naszej klasie profil na Facebooku, ale też, słuchajcie, była fotka.pl, nie wiem, czy Wy to pamiętacie, może lepiej tego nie pamiętam. Gadu-gadu było i na gadu-gadu się pisało do ludzi. Jeszcze on nie znał Twojego numeru, Ty nie znałaś jego, wymienialiście się wiadomościami, ale to są tak zamierzchłe czasy, no mam nadzieję, że ktoś z Was to pamięta. Fotka.pl, natomiast z takich portali ala randkowych, to niby był portal do wystawiania swojej twarzy. I niekoniecznie mogłeś zrobić tam karierę modelki, ale nieoficjalnie mówiło się o tym, że jest to po prostu portal randkowy. Mam wrażenie, że właśnie na portalu fotka.pl zdjęcia były takie odważniejsze. Nie były ani modelkowe, ani naszoklasowe, nie były ani jak Max Model czy Grono, ani Grono, kto pamięta Grono? Ani nie były jak nasza klasa. Były właśnie dziś takie odważne, także jak się kogoś tam wynalazło, zaczepiło, to ewentualnie randkować można było. No i oczywiście za moich czasów były też czaty. Natomiast czaty były naprawdę mocną wylęgarnią dziwnych treści i typów. Ale zaraz Wam o tym opowiem, natomiast najpierw pudę. W kalendarzu adwentowym z Bourjois, zmieniając pięknie temat, znalazłam taki puder. Wiele z Was mówiło, że on jest świetny, więc ten świetny puder chciałabym dzisiaj
przetestować. Mam kolor 01. To jest Airy, Loose Powder Airy Finish. Czyli takie, takie delikatne ma być. Flawless Matte Natural Complexion. Non-drying, non-comedogenic. Czyli niezapychający, niewysuszający, flawless i matujący i w ogóle piękne, same piękne rzeczy. To sprawdźmy. Trochę się odrobinę obawiam o kolor, bo tu jest napisane jakieś peach, ale jak tak sobie przykładam, to faktycznie mocno matuje, a nie widać tego na twarzy. Także zapowiada się całkiem, całkiem. No dobrze, wracając do tych czatów. Tam były różne rzeczy. Można było wejść do różnych pokoi, na różne grupy, na różne tematy. Można było albo szukać kogoś po mieście, albo po zainteresowaniach, albo jeszcze po kimś. I mam wrażenie, że to był taki trochę prototyp Tindera, bo niby nie miałeś swojego profilu, nie miałeś zdjęć, nie można się było maczować, przesuwać i tak dalej. Natomiast idea była ta sama. Poznać drugą połówkę. I teraz tak. Byli oszuści i powaleńcy, jak na Tinderze, ale znam też ludzi, którzy się zeszli na takim czacie, znam też ludzi, którzy zawiązali przyjaźnie na takim czacie, także da się to zrobić tak, słuchajcie, jak na Tinderze. Natomiast no były też za moich czasów takie portale randkowe, typowe portale randkowe, natomiast ja na żadnym z takich portali konta, profilu nie miałam i nikogo tak nie poznałam. Natomiast faktem jest to, że na czacie zdarzyło mi się być i słuchajcie, nawet z czata zdarzyło mi się umówić. Nigdy to nie było jakieś cudowna miłość, cudowne zakochanie, natomiast faktem gdzieś na czacie z ludźmi się spotykałam, z czata, w Nysie oczywiście, byłam już, nie byłam dzieckiem, nie? Więc, ale zagrożenie zawsze było, że jakiś morderca po drugiej stronie pojawić się może, no nigdy nie wiesz, nie? No, ale z Tindera też nie wiadomo, to, że ktoś ma jakieś zdjęcia, to nie znaczy, że to jest prawda. Natomiast no, z perspektywy czasu stwierdzam, że to były dość odważne poczynania. Mam świeży makijaż brwi, więc tak naprawdę podkreślam brwi tylko takim tintem z Benefitu, który ma kolor i wydaje mi się, że to w zupełności wystarcza. Dobra, to teraz może zróbmy konturowanie, a na końcu oko. Ostatnio absolutnie fenomenalnym produktem do konturowania jest dla mnie ten Eveline Choco Glamour. Kocham ten kremowy bronzer. Dawno nie miałam tak łatwo rozprowadzającego się fajnego kremowego bronzera. Możemy go nałożyć albo na puder, już na coś suchego i on tak i tak nie zrobi plam. I tak się pięknie rozprowadzi, albo właśnie jeszcze na mokry podkład, to efekt będzie może nawet jeszcze piękniejszy. Jeszcze a propos internetowych miłości, to pamiętam taką opcję, słuchajcie, tak się poznałam z jednym chłopakiem, zaczepek na Facebooku, nie wiem czy dalej jest taka chyba opcja, chyba już nie ma, teraz ludzie już się, mówię, podrywają gdzieś indziej, choćby nawet na Instagramie prędzej niż na Facebooku. No właśnie był jeden taki, albo no, może i nie jeden, bo ja generalnie to były takie czasy, że byłam bardzo randkowa, bardzo randkowa. No i właśnie taki chłopak, albo nawet dwóch, albo nawet porywach do trzech, których tam notorycznie wysyłałam im zaczepki na Facebooku. Teraz mi się po prostu chce spalić ze wstydu, natomiast faktycznie tak było. No i w momencie, kiedy wiecie, oni cię obczaili, zaaprobowali, oddali ci tą zaczepkę, no to wtedy można było zacząć jakieś tam pisanie i innego typu podryw, że tak powiem, więc i tak się właśnie zdarzało ludzi poznawać. No na pewno ten internet dużo ułatwił w takich kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza dla osób nieśmiałych, dla introwertyków, dla osób, które nie wychodzą z domu. Natomiast no były też takie czasy, jeszcze przed internetem, to wiadomo gadu-gadu nasza klasa, ale przed internetem, gdzie po prostu randkowało się z realnie poznanymi ludźmi, których się albo zobaczyło w szkole, albo na ulicy, może na ulicy to ciężko, jak się mijacie. Bardzo często pary powstawały dzięki mój znajomy, chyba dalej tak się łączą pary. Mój znajomy z moim znajomym, takie połączenie często wychodziło całkiem fajnie. Co to? Nowy, trochę słońca, bronzer wypiekany od Glam Shopu. Bardzo też ładny, bo taki trójwymiarowy, wypiekany, bardzo fajny. Taki muśnięta słońcem twarz. O! Taką jak bardzo lubię. W nowej
kolekcji walentynkowej są też przepiękne róże. Ktoś z Was napisał, o widzę, że Glam Shop to jak Too Faced. Czego jeszcze nie było w makijażu? Już naprawdę ciężko jest wymyśleć coś, czego nie było. Owszem, Too Faced miał taką kolekcję, natomiast czy to jest ważne? W sensie to jest serce. Serce sercu. Ja nie będę ani za to ganić, bo wydaje mi się, że jest tak ultra ciężko wymyśleć cokolwiek nowego, że i tak ona się wykazuje mega kreatywnością, co chwilę coś wypuszczając. No nie wiem, dla mnie to są trzy kolory, taki pomarańcz, taka czerwień bardziej i róż. Dla mnie ten różowy jest taki najbardziej właśnie walentynkowy. Róże są przepiękne, bardzo intensywne, bardzo trwałe, no o, zobaczcie. Wyglądają cudownie. No dobra, idąc chronologicznie, bo ja to byłam bardzo kochliwa, tak jak już powiedziałam. I w podstawówce miałam swoich pierwszych chłopaków. Nie podoba mi się ten pędzel. I pamiętam, że taki pierwszy amant Patryk pojawił się w szkole podstawowej. I on, słuchajcie, tak sobie z perspektywy czasu o nim myślę, on był bardzo odważny, bo on przychodził do mnie z jakąś różą, przychodził do mnie taki, pamiętam takiego ceramicznego słonika z trąbą do góry. Kiedyś taki słonik był bardzo ważny. I on mi przynosił te prezenty i przychodził do mnie pod klatkę. No i moim zdaniem to w szkole podstawowej wymagało dość dużej odwagi od dzieciaku. Natomiast no widocznie musiał być bardzo zakochany. Bardzo jest mi z tego powodu miło. Oczywiście pojawiali się tam jeszcze jacyś inni amanci, ale tego właśnie wspominam jakoś tak najwyraźniej. Jego rozświetlacza użyję sobie takich nowości. Te wariety nie są nowościami, ale te kolory wydaje mi się, że są nowościami. Rozświetlacz w kamieniu. Czekajcie, muszę otworzyć, sprawdzić. Nie, to są nowości. Po prostu one mają te same opakowania, co te Feel the Glow, ale to są inne produkty. Jestem bardzo ciekawa, bo one są strasznie takie grube. Więc zobaczmy, jak ten gruby będzie na policzku wyglądał. Później było gimnazjum. I w gimnazjum, liceum to taki okres był dla mnie łączony, ponieważ że chodziłam do tego samego, powiedzmy, budynku gimnazjum, co i liceum. No i to też już był taki intensywny, czekajcie, to na ten kolor miał być, intensywny pod względem chłopaków czas. Nie mój typ, bo ma takie dość mocne właśnie drobiny. Nie do końca, ja wolę taką złotą taflę, wiecie? No nie do końca. No i co? No i to już byłam w takim jakimś poważnym związku, nawet który trwał kilka lat, ale to byli zazwyczaj partnerzy, chłopaki ogólnie takie, ze szkoły, nie? Ich się znało, z nimi się chodziło do szkoły. Pamiętam, że wysyłaliśmy sobie, oj, notorycznie, jeszcze nie wiem, czy nawet dziś do dzisiaj nie mam, listy. Ja pisałam list na lekcji i przekazywałam jemu, że on sobie poczytał, on mnie odpisywał i takimi listami się komunikowaliśmy, co było cudowne. Oczywiście komunikowaliśmy się też SMS-ami, tylko takimi, kto tam pamięta, ręka do góry, SMS-ami z ograniczoną ilością znaków, bo jeden SMS kosztował, abstrakcja, jeden SMS kosztował ileś tam groszy, więc najlepiej albo było pakiet 500 darmowych SMS-ów, a te SMS-y się szlała na stan. Teraz wiadomo, korzysta się na przykład z Messengera albo WhatsAppa, natomiast tak, kiedyś się za SMS-y płaciło i trzeba było je tak ścieśnić, żeby się zmieścić w jednym SMS-ie, no to się pisało na zmianę duża i mała litera i wtedy to po prostu było taniej i w pakiecie było do wykorzystania więcej. Więc tak wyglądały te amory. Czasem się do siebie dzwoniło. Nie zapomnę tego chyba nigdy do końca życia. Jak raz zadzwonił do mnie mój właśnie były chłopak, był akurat na jakiejś wymianie typu Erasmus ze szkoły i słuchajcie, poznał tam dziewczynę. Tak się rozglądam, czego by tu jeszcze użyć. To może zbuduję napięcie, zacznę czegoś używać i zaraz wam opowiem tę historię. Są trzy paletki z Glam Shopu, takie malutkie piątki. No i właśnie, no myślę, że sobie oko tą paletką zrobię. Jest zauroczona. Zauroczona wygląda w ten sposób. Róże, fiolety, piękne błyski. Jest romans. Romans to pewnie będą jakieś takie bardziej brązy i złotka. Dokładnie tak. I rendezvous. Czyli pewnie bardziej pomarańcze i ciepłe odcienie, zgadza się, ale w sumie ja bym chyba chciała właśnie ten ciepły, tak mi się wydaje. No i ten chłopak poznał tą dziewczynę, prawdopodobnie Hiszpanka, tak nie wiem, już nie pamiętam, nie? Tak jeszcze go jest lustereczko też w tej nowej kolekcji. I on musiał mnie niezwłocznie poinformować o tym, że się rozstajemy. Więc zadzwonił do mnie.
z tej Hiszpanii, to mówimy o latach 2000, nie? Gdzie SMS kosztował. I on rozmowę na mój koszt poprosił. Pamiętam, że wtedy moja mama się zgodziła, no bo myślała, że to coś ważnego. A słuchajcie, on na mój koszt zadzwonił, na koszt moich rodziców, bo nawet nie na mój koszt, zadzwonił ze mną zerwać. No słuchajcie, no co za absurdalna w ogóle historia. Nie wierzę w to. Także on zadzwonił ze mną zerwać. Pamiętam, że wtedy rachunek był naprawdę wysoki, no bo to były takie czasy, że rachunek mógł być wysoki. No i tak to właśnie. I tak te właśnie miłości się rozbijały. A w tej nowej kolekcji są też takie przepiękne, zobaczcie, serduszka, malutkie, słodziutkie, pojedyncze serduszka, ale chyba dam radę tylko tą paletą. No, zaraz się jeszcze zastanowię. No, a później przyszły już studia, tak? I to już się zaczął też taki czas chyba poważniejszych związków, no różnie to bywało, ale generalnie poważniejszych związków, no bo im człowiek starszy, tym, chociaż różnie to bywało, chciałam powiedzieć, tym poważniej myśli o przyszłości i o związkach. Natomiast prawda jest taka, że jak masz lat 15, to ci się wydaje, że ten chłopak, którego masz w tym momencie, on jest do końca świata, do końca życia i zawsze będziecie razem, zawsze będziecie się kochać, on cię nigdy nie opuści. Często tak jest, czasami może inaczej, czasami tak jest. Natomiast no, reguła, z reguły życie pokazuje inaczej. Wydaje mi się, że w tamtym czasie najwięcej osób poznawałam w klubach, na imprezach. Chodziło się na imprezy, albo właśnie znowu znajomi znajome, albo po prostu ktoś ci się podobał, to na imprezie się do niego, tak się mówiło, nie wiem czy dalej się tak mówi, podbijało. I jak zażarło, to zażarło. Też często pytacie, jak poznałam swojego partnera. Ja już go znam, słuchajcie, 12 albo 13 lat, także znamy się już sporo czasu. I też poznaliśmy się właśnie na imprezie. Także to był najczęstszy sposób poznawania. Ale pamiętam na imprezy, kiedy się wychodziło na tak zwane łowy, jakkolwiek źle to brzmi. Wiecie, z taką nadzieją, tak, dzisiaj już jestem pół roku kolejny singlem, dzisiaj już na pewno kogoś poznam. Tak było. A wracało się bez niczego, mówiąc kolokwialnie i brzydko. Ale zawsze był ten zawód. Kurde, nikogo nie było, albo że źle się wystroiłam, albo coś, albo ten. No, bycie singlem było, momentami było ciężkie, natomiast tak naprawdę ja uważam, że to jest cudowny okres w życiu każdej kobiety i każda kobieta taki okres powinna w swoim życiu mieć i powinna go pięknie przepracować, poświęcając sobie, imprezom, rozwojowi, zabawie, radości, a nie płaczą, bo każda pewnie gdzieś tam jednak swojego ukochanego znajdzie, a często właśnie za często w tym singielskim okresie płaczemy, a nie z niego korzystamy, bo z niego korzystać należy. Żeby to też źle nie zabrzmiało, to nie jest tak, że jak już wejdziesz w związek, to wielu rzeczy robić nie możesz, absolutnie nie. Natomiast kiedy jesteś singielką, jesteś sama sobie, decydujesz sama o sobie i nie musisz się patrzeć na nikogo, tylko na siebie i stawiasz tylko na siebie. A jak już jesteś w związku, no to już konsensus z drugą połówką osiągać musisz, a jak już masz dzieci, no to to już w ogóle. Ja wielu rzeczy w życiu nie żałuję, w sensie niewielu rzeczy żałuję, natomiast żałuję, że właśnie w tym takim singielskim okresie, który trochę trwał, na przykład więcej nie podróżowałam. No dlaczego? Wtedy to było takie tanie, takie proste. Dlaczego ja nie odwiedziłam tego miejsca, tego i tego, kiedy byłam singielką? Teraz po prostu już jest znacznie trudniej i drożej, więc na pewno gdybym jeszcze raz była na studiach i jeszcze raz była singielką, to powtórzyłabym może nie ilość imprez, a ilość podwoiła, nie ilość imprez, a ilość podróży. Bardzo podoba mi się ten błyszczący cień na powiece, ale brakuje mi tu takiego typowego brązu. Wyszło mi to strasznie cieplutko. Mam wrażenie, że trochę za cieplutko. Ale już zostawmy. Już nie będę kombinowała z tymi iskierkami. Za to rewelacyjny ostatnio tusz do rzęs. Otworzyłam go i testuję i jestem zachwycona. Bardzo mi się podobało to opakowanie, a dziś już też bardzo mi się podoba taki efekt daje. Pięknie wydłużone, podkreślone, ślone, niesklejone rzęsy i to jest też ta nowa kolekcja Glam Shopu Lux. Zaraz nałożę kilka warstw i pokażę Wam, jak pięknie wygląda. Nie będę też przyklejać sztucznych rzęs, żeby właśnie pokazać Wam ten efekt tuszu.
Myślałam, że już usta i koniec, ale jeszcze jest coś takiego. Eliksir z opuncją. Wygląda to jak rozświetlacz do ciała. Szukałam wczoraj tutaj na buteleczce i nie było żadnego opisu. Ale jako, że mam taki piękny dekolt i idziemy na randkę walentynkową, to myślę, że właśnie mogę sobie ten dekolt rozświetlić. No i ostatnie pytanie, wątek, które powinno w ogóle rozpocząć tę naszą, jak to pachnie, dzisiejszą dyskusję. Czy ja pamiętam szczególnie jakieś walentynki? I słuchajcie, miłosnych historii w moim życiu jest wiele. Na pewno jeszcze mogłabym godzinami opowiadać o różnych zawodach miłosnych, złamanych serca, nieszczęśliwych rzeczach, wystrychnięciu na dudka, ale też pięknych chwilach i tego, czego się nauczyłam. Też kompromitujących. No dużo, dużo tego było. Tak z perspektywy czasu stwierdzam, zwłaszcza, że tak jak mówię, jestem ponad 10 lat w stałym związku, a mam 30 kilka lat, 30 ile mam? 34 będę miała w tym roku, no to dużo tych historii jest, ale ja słuchajcie, nie pamiętam żadnych walentynek, jakoś tak żadne walentynki nie utkwiły mi zbyt mocno w głowie. Dlaczego? Nie wiem. Ja nie wiem też, ja tak samo nie wiem, czego mam użyć. Czy tego, czy może właśnie tego. To są takie fajne tinty do ust. Ja już sobie próbowałam jeden kolor. O, właśnie ten, serduszkowy z nowej kolekcji. Natomiast chyba większą ochotę mam na ten luks nudziakowy. Bo on wygląda bajecznie. No i tu chyba wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, że walentynki to jest miłe. Celebrowanie naszej miłości, naszego związku, ale ono nie jest najważniejsze, bo liczy się całokształt. Także ja wam, moi drodzy, życzę udanych walentynek. Czy jesteście w długoletnim związku, to tym bardziej powinniście je zacelebrować. Czy randkujecie, czy jesteście singlami, pamiętajcie, że to nie jest nic obowiązującego, natomiast ten dzień można fajnie spędzić, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Tak prezentuje się mój gotowy makijaż walentynkowy. Mam nadzieję, że się dzisiaj fajnie bawiliście, że się trochę ze mną pośmialiście, stare czasy powspominaliście. Także bardzo wam dziś dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.